Dzień dobry Państwu, nazywam się Amadeusz Andrzejewski, witam serdecznie czytelników portalu optyczne.pl. Możecie mnie już kojarzyć z niektórych materiałów związanych z filmowaniem, które na tymże portalu były publikowane, bo tym się głównie zajmuję. I także z tym będzie związany materiał, który oglądacie właśnie, a poświęcony on jest temu oto gimbalowi. Jest to Zhiyun Weebill S. Żeby nie owijać, przejdźmy od razu do konkretów. Generalnie gimbale już ileś lat są na rynku i przeszły przez kilka faz rozwoju w tym czasie. W pierwszym momencie oczywiście trzeba było dojść do ładu i doprowadzić te urządzenia do momentu, w którym one po prostu będą dobrze działać, dobrze stabilizować. Ta sztuka w zasadzie udała już się pierwszemu Zhiyunowi Crane, który swego czasu był bardzo popularny i chwalony. Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy nie było tego dużo i część konstrukcji była na etapie ciągłego rozwoju, jakichś półprototypów wysyłanych. Zdarzało mi się mieć na testach gimbale, których na przykład nie dało się wyważyć i tak dalej. Pierwszy Crane był jednym z takich modeli, które tą podstawową funkcję, czyli stabilizowanie kamery, miały już całkiem nieźle dopracowaną. Jednym z następców tego pierwszego Crane'a jest Crane 2. Tutaj stoi mój prywatny, kupiony parę lat temu, którego regularnie używam i co do którego właśnie takie miałem oczekiwania, żeby prawidłowo, normalnie i bez marudzenia stabilizował ruch kamery. On się z tego bardzo dobrze wywiązuje. Natomiast w którymś momencie powstało pytanie, co dalej? Czy skoro gimbal już sobie radzi ze stabilizacją, to czy to jest koniec tego, co możemy oczekiwać od tych urządzeń? No i oczywiście nie. Pojawiła się coś, co ja nazywam drugą generacją gimbali, czyli takich, które właśnie kilka rzeczy, które jeszcze można by ulepszyć, ulepszają. I bardzo dobrym przykładem jest właśnie ten tutaj Weebill S, który na przykład potrafi zrobić to. Dodajmy, że jeżeli miałbym tutaj zamontowany moduł łączności bezprzewodowej, to dodatkowo mógłbym mieć podgląd obrazu z aparatu na telefonie i nauczyć gimbal, żeby za wybranym obiektem sam panoramował i podążał. Oczywiście na tym się nie kończy. Apka ma jeszcze inne możliwości. Pozwala na przykład zaprogramować punkt początkowy i punkt końcowy i wykonać ruch w określonym czasie, co się przydaje do timelapsów, hiperlapsów i tym podobnych zastosowań. Także to jest jedna rzecz. Natomiast, żeby pokazać część pozostałych, na chwilę gimbal wyłączę. Wyłączę go dlatego, żeby pokazać część udogodnień, które dzieją się już na etapie mocowania aparatu, wyważania gimbala i tak dalej. Pierwszą rzeczą, obecną już we wcześniejszych modelach, ale tutaj bardzo fajnie dopracowano, jest blokada osi. Możemy zablokować wszystkie trzy. W tym momencie gimbal jest zblokowany. To bardzo pomaga w wyważaniu, bo jeżeli na przykład wyważam gimbal w tej płaszczyźnie, to bardzo bym nie chciał musieć trzymać go jednocześnie w tej. W ten sposób można sobie rozdzielić wyważanie tak, jak się powinno, na etapy i idzie to rzeczywiście szybko, sprawnie i wygodnie. Z innych rzeczy, na przykład, dopracowana została szybko złączka, która teraz jest dwuczęściowa. I jak już raz mamy wyważony aparat, możemy sobie zdemontować jeden z elementów, reszta szybko złączki została tutaj. A ja, jeżeli potrzebuję szybko nagrać jakieś ujęcie z ręki, no to nie ma problemu. Poza tym, jeżeli dokupić drugą, no powiedzmy, bazę do szybko złączki, bo tak to się chyba powinno nazywać, to mogę też ten aparat wrzucić na statyw i w zasadzie pójdzie to szybko i sprawnie. Sama złączka też jest dosyć interesująca. W tym momencie jest ona obudowana akcesoriami, ponieważ mam tutaj Canona 250D, czyli mały, lekki, plastikowy aparat i Sigma 1835, czyli wielki, ciężki kawał metalu i szkła. I to powoduje, że ten zestaw ma środek ciężkości bardzo mocno z przodu. A drugi problem jest taki, że ponieważ to jest bardzo malutki aparat, filigranowy korpus, to jak się przyjrzymy, Sigma kończy się niżej niż korpus aparatu. Więc w momencie, kiedy przykręciłem złączkę tak po prostu, to nie dało się obracać pierścieniem obiektywu, pierścieniem zmiany ogniskowej. No więc trzeba było do złączki dołożyć kilka akcesoriów, które występują od razu w zestawie. Po pierwsze, ten element tutaj, który podnosi aparat. A po drugie, ponieważ środek ciężkości, jak już mówiłem, jest z przodu i złączkę musiałem zamocować też dosyć mocno z przodu, no to jeszcze podpórka pod obiektyw, żeby dodatkowo wszystko ustabilizować.
Działa to fajnie, trochę filmów już w ten sposób nakręciłem, trzyma się bardzo dobrze. No i możemy oczywiście wrócić z naszą modułową złączką na aparat. Dobra, modułowa złączka wróciła na aparat i teraz jeżeli poluzuję blokady... złożyłem ekran, już widać, że wyważenie leci. Rozłożę go z powrotem i mam nadzieję, że wszystko wróci do normy. Mamy wyważenie, gimbal jest w tym momencie wyłączony. Więc szybko złączka pozwala zaoszczędzić czas na ponownym wyważaniu po zdjęciu aparatu z gimbala. Z innych wartych uwagi udogodnień jest też tutaj złączka, gdzie możemy zamocować nóżki lub jakikolwiek inny uchwyt. Tak, żeby przejść z gimbalem do pracy w pozycji dolnej. Jak widać, też jest całkiem nieźle wyważony. Dobra, ale wróćmy do pozycji stacjonarnej, bo tylko wtedy mogę go odstawić. Do pozycji górnej. Up. Tak, na marginesie spójrzcie, jak niewielka jest ta konstrukcja. Zhiyun chwali się tym, że po złożeniu ten gimbal ma najdłuższy wymiar wielkości dokładnie kartki A4. Czyli całkiem mały, jak porównamy sobie z Crane'em dwójką, on po złożeniu taki malutki nie jest. Jest też lekki i ma udźwig 3 kg. Czy 3 kg to jest dużo, czy mało? No, mój Crane 2 ma 3,2 kg, więc dużo się tutaj nie różnią. Jeżeli mówimy o jednoręcznym gimbalu, no to w którymś momencie ograniczeniem stają się możliwości nas, ludzi. Myślę, że każdy, kto kiedykolwiek na przykład z dwukilowym zestawem na gimbalu musiał spędzić parę godzin na sali weselnej, na konferencji czy w jakichkolwiek innych warunkach, wie, o czym mówię. No i powyżej pewnego pułapu po prostu no, trzeba by mieć przysłowiową rękę jak pudzian, żeby dać sobie z tym radę. Więc powyżej pewnego udźwigu i tak przechodzimy najpierw na gimbal dwuręczny, a potem ewentualnie doczepiamy jeszcze Easy Riga i z czegoś małego, lekkiego robi się duży, ciężki zestaw. No ale jeżeli chcemy filmować tak zwanym ciężkim sprzętem, no to ciężki sprzęt waży i tak to się kończy. Natomiast jeżeli chcemy coś szybko i lekko załatwić, no to do tego taki zestaw ważący stosunkowo niewiele jest całkiem niezły i do tego ten udźwig 3 kg w zupełności wystarcza, tym bardziej, że te silniki są naprawdę mocne. Mam wrażenie, że mocniejsze niż w Crane dwójce, mimo że on ma nominalnie większy udźwig. Jak założyłem na ten gimbal swoje Sony A6300 z Samyangiem 12 mm, zestaw, którego zwykle używam na gimbalu, do aparatu mam jeszcze dokręcony kawał metalu, który też zwiększa jego dystans od złączki, waży to około kilograma. To silniki ustawione w tryb low nadal były za mocne, musiałem je skręcić gdzieś do 20%, żeby zaczęło to działać. Tutaj ten zestaw jest nieco cięższy, Sigma robi swoje, więc tutaj automatyczna kalibracja już ustawiła poziomy tak jak trzeba. Wszystko bardzo ładnie działa, byłem miło zaskoczony, bo jak wiecie Canon 250D ma dosyć dużego kropa w 4K, więc z tych 18 mm robi się około 45. I mimo tego, że to jest dość długa ogniskowa, a żadnej stabilizacji tutaj nie ma, ani matrycy, ani obiektywu, to daje się w ten sposób nagrywać płynne ujęcia. Także, tak jak mówiłem, już poprzednie modele miały tą płynność dobrze opanowaną, natomiast mam wrażenie, że to jakieś drobne inkrementacje cały czas następują i jest to zdecydowanie progres. Progres jest też na poziomie liczby trybów i elementów sterujących i tym się teraz przez chwilę zajmiemy. Standardowym trybem jest oczywiście tak zwane PF, czyli Pan Follow, podążanie w osi poziomej, a w osi pionowej i ukośnej nic się tutaj nie dzieje. Wzdłużnej w zasadzie. Możemy oczywiście sterować tym, czy aparat ma patrzeć wyżej czy niżej za pomocą czterokierunkowego wybieraka z tyłu. Natomiast ten wybierak niestety ma to do siebie, że jednak ma takie dosyć binarne działanie, czyli albo idzie, albo nie idzie i tyle. Dlatego jeżeli chcemy mieć większą płynność, to tutaj pojawił się z przodu taki guzik przypominający spust. Jak go wciśniemy, typ zmienia się z pan follow, czyli z PF na F, czyli follow. I w tym momencie aparat podąża za naszymi ruchami zarówno w pionie, jak i w poziomie.
a w tej osi oczywiście pozostaje nieruchomy. Więc możemy w czasie nagrania, jeśli chcemy zmienić kąt patrzenia aparatu wyżej, niżej, wcisnąć na chwilę spust, skorygować, puścić, wracamy do trybu panfollow i już teraz aparat tylko podąża za nami w poziomie. Fajne, szybkie, wygodne. Także to popieram, bo pokażę Wam ujęcie. Nagrywałem timelapse z użyciem właśnie tego Canona, gdzie na końcu postanowiłem leciutko podnieść aparat. Niestety to leciutko, no, z użyciem z tego wybieraka spowodowało, że dosyć mocno to szarpnęło i myślę, że gdybym miał włączony tryb follow, działałby to lepiej. Na tym się lista oczywiście nie kończy. Mieliśmy tryb, w którym gimbal podąża za nami tylko w jednej osi. Mieliśmy tryb, gdzie podąża w dwóch osiach. Mamy też oczywiście tryb L, czyli lock, gdzie gimbal nie reaguje na żadne komendy znikąd. Jest w pełni zablokowany. Mamy też jego dokładne przeciwieństwo, czyli tryb POV, point of view, gdzie gimbal podąża za każdym ruchem i możemy robić różne bardzo dziwne ujęcia. To bardziej do celów artystycznych prawdopodobnie. Natomiast jeżeli wciśniemy tryb przycisk POV dwukrotnie, to aparat przechodzi w tryb oznaczony literką V, vortex. Należy go wtedy skierować w stronę celu, który zamierzamy filmować i możemy zrobić lubiany przez niektórych efekt. Listę trybów pracy zamyka tryb Go, przeznaczony do nagrywania dynamicznych scen. Zachowuje się on tak samo jak panfollow, tylko że silniki reagują dużo żwawiej, a nam jest łatwiej podążać za dynamicznie przemieszczającymi się obiektami, takimi, które często zmieniają swój kierunek w nieprzewidywalny sposób. Dobra, wróćmy do punktu wyjścia. Poza przyciskami, które pozwalają na zmianę tych trybów, rozmieszczonymi w różnych miejscach, ale idzie się do tego bardzo łatwo przyzwyczaić, mamy oczywiście pełne menu, gdzie możemy sobie wyregulować, jeżeli jest taka potrzeba, pochylenie gimbala w trybie panfollow. Możemy skalibrować go, możemy automatycznie ustawić moc silników. Możemy wreszcie wybrać, jakiego producenta aparat znajduje się na gimbalu, ponieważ w zależności od tego, z jakim producentem i aparatem mamy do czynienia, mamy cały szereg funkcji, które możemy obsługiwać właśnie z poziomu gimbala. W najprostszej wersji oczywiście możemy aparat zasilić, możemy wyzwolić nagrywanie, jest tutaj dedykowany przycisk do tego, czy też robienie zdjęć, jeżeli fotografujemy. Ale są też modele, gdzie możemy sterować zoomem czy innymi rzeczami. Pełną listę tego, co w którym aparacie da się zrobić, wrzucę na ekran, bo chyba tak będzie łatwiej. Z innych rzeczy funkcjonalnych została nam do omówienia bateria. Nie mam tu za dużo do powiedzenia. Powiem tak, zeszła mi jedna kreska od początku testu, a troszkę ten gimbal wymęczyłem w różnych warunkach. Nie ładowałem go w międzyczasie, więc myślę, że standardowo, czy całe wesele, czy cały dzień na jakiejś konferencji, czy inną taką sytuację, spokojnie to, co tutaj jest, jeśli chodzi o zasilanie, nam wystarczy, a jeszcze trochę prądu prawdopodobnie będziemy w stanie odprowadzić do aparatu i nie rozładuje nam się gimbal przed końcem dnia. Inną rzeczą, o której już wspomniałem, która odróżnia gimbale drugiej generacji, jak to nazywam, od starszych, jest portfolio akcesoriów. Do tego Webilla możemy dokupić follow focus, jest tutaj gałka do sterowania nim, możemy dokupić, tak jak mówiłem, moduł transmisji bezprzewodowej, i tak dalej, akcesoriów różnej maści jest całkiem dużo, więc to nie jest tylko gimbal, to już jest cały ekosystem. Na koniec wypadało powiedzieć o w zasadzie jedynej wadzie, którą się dopatrzyłem, testując to urządzenie. Wada stoi tutaj za mną. Opakowanie niestety zaprojektowano w ten sposób, że żeby gimbal się w nim zmieścił, to trzeba go całkowicie rozkalibrować. To jest no, krok wstecz, ponieważ na przykład mój Crane 2 ma pokrowiec, do którego jestem w stanie go złożyć, jest tam dużo większa tolerancja. De facto jak go używam z moim aparatem Sony, no to nie muszę gimbala kalibrować za każdym razem, wyważać. Zostaje mi tylko wsadzenie aparatu ze złączką i wyważenie przód-tył, bo cała reszta, boki i pozostałe osie są już zrobione i gotowe. Więc to nie wiem dlaczego tak akurat zdecydowano, ale walizki, gdzie jest więcej miejsca, są wygodniejsze. Chociaż oczywiście przez to, że gimbal ma blokady,
to możemy go po prostu przypiąć do plecaka. Zdejmę aparat, zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Znowu użyjemy szybko złączki. Blokujemy jedną oś, drugą, trzecią. Składamy nóżki. I jest to coś, co się nie majta i nie lata i możemy sobie gdzieś tutaj objąć to jakimś paskiem przy plecaku czy mocowaniem na statyw, w które większość plecaków dobrych fotograficznych jest wyposażona. A jeżeli go rozkręcimy, no to faktycznie staje się to dosyć drobne, filigranowe. Nie zmieści się także na płasko w wielu torbach. Także tyle z mojej strony na temat ZU na Webill S. Mam nadzieję, że materiał pomoże Wam przy ewentualnej decyzji o zakupie tego rodzaju urządzenia. A w razie czego, jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem, zachęcam do komentowania. I do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!